Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Są ludzie zwyczajni, co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. No wreszcie jesteś. Jeszcze chwila i wszystko będzie zimne. A wiesz, musiałem zaczekać na Agnieszkę, bo zapomniała wziąć klucze od domu. Słuchaj, chodź do kuchni, zjemy na Island, bo nie chcę mi się tego wszystkiego targać do diningu. No jasne. To co takiego dobrego Majka nagotowała dzisiaj? To nie Majka, to mój Ukrainiec. Przyniósł pielmieni domowej roboty. Ożesz ty, ale pielmieni są ruskie, a nie ukraińskie. A jego żona lepiła, a ona jest ruska. Wiesz, ja próbowałem już w pracy. Mówię ci, niebo w gębie. No to dawaj, zjem mimo restrykcji na ruskich. Uuu, bulion w środku, czy co? No, i podobno trzy różne mięsa. Ale usta. Kurde, jakie dobre. A nie mówiłem? Jedz, i opowiadaj, jak naprawdę pyszne widzisz tę naszą Polskę, bo przecież ciągle nie było okazji do spokojnego pogadania. No wiesz, za krótko byłem, żeby wszystko ogarnąć, ale wystarczająco długo, żeby się utwierdzić, że za diabła nie mógłbym tam już żyć. Ale pięknie jest, nie? Pięknie, bez uzdań. Ale drogo i trochę, no nie wiem, jakoś dziwnie. Co to znaczy jest dziwnie? No sam nie wiem, chyba jednak ludzie, wiesz, mentalność. Ale co mentalność? My z tej samej gliny to chyba tacy sami, nie? Z tej samej gliny i z tej samej ziemi, ale Ameryka jednak jakoś nas zmieniła, mówię ci. A jakiś konkret dla przykładu? A, no nie wiem, nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Może tylko to, że my jesteśmy bardziej, no, czy ja wiem, otwarci na innych. Jakich innych? No na inne nacje, kultury, może nawet i religię. No chyba cię pogięło. Ja nie mam zamiaru być otwarty na obcych, a na inne religie to już w ogóle. Obcych, Peter? Chłopie, nie zapominaj, że Ameryka to kraj emigrantów. I wiesz co? Naprawdę nie mogę się nadziwić tej polonijnej ksenofobii. W tym niestety i twojej, Peter. Ale co się teraz do mnie czepiasz? A ty siebie nie słyszysz, jak gadasz na Hindusów, czarnych, Azjatów i oczywiście Meksyku. A ty zdajesz sobie sprawę, co się wyprawia na południowej granicy? No trudno nie wiedzieć. Mnie to też wpienia, że taki kraj, a nie może zadbać o bezpieczeństwo swoich granic. Ale i w Polsce to samo. No właśnie. Chociaż z tym się zgadzamy. Problem nielegalnej emigracji, który może rozwiązać tylko prezydent Trump. Tak, szczególnie na polsko-białoruskiej granicy. A żebyś wiedział i przy okazji skończy wojnę w Ukrainie. No tak, on to skończy, ale w pierdlu. A, chcielibyście, tylko najpierw to trzeba go mieć za co wsadzić. A 13 lipca miałeś najlepszy dowód, że to pomazaniec Boży.
powtórzenie cudu z 13 maja. A co było 13 maja? No jak to? Zamach na naszego papieża. No teraz to już naprawdę przegiąłeś, Peter. Bo nawet ja, który do kościoła nie chodzę, nigdy nie porównywałbym Wojtyły z Trumpem. Więc lepiej skończmy ten temat, bo się znowu pokłócimy, a nie po to się wreszcie sami spotkaliśmy. Ach, racja. Zresztą mam inne zmartwienia. No myślę. Słuchaj, mój problem ze spadkiem to pikuś w porównaniu z tym, co znalazłem. Zresztą sam zobacz. A co to? List do Majki? Co ty czytasz korespondencję do niej? Wiesz od kogo ten list? Od Leo. Od tego, pożal się Boże, malarzyny? Exactly. Posłuchaj, co ten palan pisze do mojej żony. Daj mi to. No nie wyrywaj tak, masz. A więc kończąc, chcę, żebyś wiedziała, że żadna z moich kilkudziesięciu kobiet nie zostawiła we mnie takiej pustki, takiego ugoru intelektualnego i duchowego jak ty, Mario. Deno moja, twój na zawsze Leo. Ty, ale jak to kilkudziesięciu kobiet? Taki ogier? Akurat, ogier gawędziarz. K***a, gdzie żeś ty to znalazł? Na Majki szafce w książce, którą czyta. Z listu miłosnego zakładkę sobie zrobiła, rozumiesz? O, grubo, ale może to się da jakoś sensownie wytłumaczyć. Wyjaśnić? Wytłumaczyć no, sensownie? Tak. Daj spokój, Majka święta, Majusia moja, zdradzała mnie, rozumiesz? Poczekaj, zanim osądzisz, to pokaż jej to i zobacz, co powie. Tylko może nie teraz. A na co tu czekać? No wiesz, w tej jej sytuacji? W jakiej jej sytuacji? W sytuacji to ja jestem. Weź, to ty też masz raka macicy? Co? Co ty bredzisz, Chris? O Jezu, to ty nie wiesz. Mów mi tu, o co chodzi. No, wiem od Agnieszki, że Majka ma podejrzenie raka macicy. Ale dlaczego ja nic o tym nie wiem? No może nie chciała cię denerwować, czy coś takiego. Kuźwa, muszę do niej natychmiast zadzwonić. Kurde, tylko mnie nie wsyp, dobra? Że ci powiedziałem, bo Agnieszka mnie zabije. Majka? Stęskniłeś się? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że masz raka macicy? Bo nie mam. Krzysiek, co ty mi nagadałeś? Majka mówi, że nie ma żadnego raka. Krzysiek napędził mi stracha. Ale i tak mamy do pogadania, więc przyjeżdżaj. A ty, Krys, powiedz Agnieszce, że jej się coś pomyliło. Piotrek, Agnieszce nic się nie pomyliło. Ja miałam podejrzenie raka, ale właśnie odebrałam wyniki badań. To tylko mięśniak. Ale dlaczego ja się o tym dowiaduję ostatni? No, w każdym bądź razie, tak czy inaczej, muszę iść na operację. Operację? Jak to nie rak, to po co? Bo to duży mięśniak. Wszystko wyjaśnię ci już w domu. Kończę, pa! No cholera, ona musi iść na operację. Słyszałem. To jest bardzo nie fair, że mi nie powiedziała. No to się teraz, Peter, zastanów dlaczego. Bo może powód jednak jest po twojej stronie. I wiesz co? Weź ty jej na razie, odpuść ten list. Taka porada od przed chwilą zdradzonego przyjaciela. Oh well, wiesz, Chris, przyjaciel to człowiek, który wie o tobie wszystko i wciąż cię lubi. Wujku, tu Agnieszka. No. A co to się wydarzyło, Neszka, że ty do mnie dzwonisz? A mam parę spraw. Mam nadzieję, że twoja matka, moja siostra nie zaszła. Excuse me? Nie zaszła czy nie zeszła, bo nie dosłyszałam. Nie ma znaczenia. Ja teraz nie mam czasu na głupoty. A wujku, te twoje poczucie humoru, naprawdę. Mama jest w Polsce i czuje się znakomicie.
A patrz, małpa się słowem nie odezwała. A no bo nie wiem, czy oni już są w Polsce z Johnem. Mieli gdzieś tam po Europie jeszcze jeździć. No co cię dziecko do telefonu do wujka przycisnęło? Więc słuchaj, chcę z tobą przegadać sprawę sponsorowania babci. I upewnić się, że ją zawieziesz na badania, no i na interwiu na ambasady. No, jakaś ja mi mówiła, że to tylko takie formalności. No wiesz, formalności, których trzeba dopilnować. Nie możesz pójść do jakiegokolwiek lekarza, tylko do wskazanego przez ambasadę i takie tam. No tak, tak, no słyszałem. Wujku, w tym albo w następnym tygodniu przyjdzie do babci zaproszenie na rozmowę z konsulem. Wtedy trzeba natychmiast umówić się z jednym z lekarzy z listy ambasady, okej? Wykonanie wszystkich wymaganych badań zajmie, nie wiem, około tygodnia. Nie dłużej. No, najlepiej to by było, żebyśmy z matką tak razem na te badania. No ale jak razem? To są dwa oddzielne sponsorowania. No ale byłoby może taniej? Wujku, mam ci przypomnieć, ile to nas kosztuje? No kosztuje, no, ja wiem. Dobra, teraz na poważnie. Proszę, żebyś babcię umówił i zawiózł do Krakowa, do jedynego lekarza, który robi badania do zielonej karty. Tego samego dnia, jak przyjdzie powiadomienie o interwiu, dobra? No dobra, dobra. Tam jest też potrzebna karta szczepień. Ona oczywiście jest szczepiona na COVID, prawda? Moja matka na COVID-a? No chyba na głowę upadłaś, Teszka. W żadnym wypadku. O Jezu, no to będą musieli ją na miejscu zaszczepić. Ale matka w życiu się na to nie zgodzi. No to nie dadzą jej papierów. Przecież ona o niczym innym nie marzy. No to po co te wszystkie moje starania? No i jak wy sobie to w ogóle wyobrażacie? Ty tutaj z Kaśką, a ona sama w Bytomiu? No właśnie nie wiem, jak to rozwiązać. Zwyczajnie. Ja sponsoruję babcię, ciebie twoja żona, a wszystko po to, żeby twoja matka nie straciła z oczu ukochanego synka. No i żeby miała opiekę na starość. To chyba... Myszka, przypominam ci, że twoja babcia ma też córkę, więc opieka nad matką to też Kryśki problem, w który ciebie wrobiła. Mama w nic mnie nie wrobiła, a do sponsorowania się dokłada, jak chcesz wiedzieć. A poza tym, że przypomnę, to ty jesteś ulubionym dzieckiem babci, a nie moja mama. No wybacz, ale to już nie moja wina. No, wyjątkowo muszę przyznać ci rację. Wracając do spraw technicznych, mam nadzieję, że ty, wujku, jesteś zaszczepiony. No, nic Kasia nie mówiła, że trzeba. Czyli nie jesteś? O Jezu. No, ja mam inną kategorię tego sponsorowania niż matka. To wiesz, u mnie pewnie jest inaczej. Nie, u ciebie jest identycznie. A, to się jeszcze zobaczy. Ach. Wujku, jesteś jedyną w rodzinie osobą, której babcia się posłucha. Jeśli sam się nie zaszczepić no, i jej nie przekonasz, no to możemy od razu odpuścić załatwianie waszego stałego pobytu. No, ty się tak od razu nie denerwuj, bo ci żyłka pęknie. Ja to najpierw muszę moją Kasię dopytać. Ona nic nie mówiła o szczepionkach, jak się za mnie wydawała i obiecywała zieloną kartę. Ach, poczekaj, czy ja dobrze rozumiem? Gdybyś wiedział, że trzeba się zaszczepić na COVID-a, to nie ożeniłbyś się z Kaśką? Oto znowu ty, Krystek? Przecież my już dziś gadali. No wiesz, krew nie woda, tęsknię. No głup to jeden. Kasiu, ja właśnie skończyłem rozmawiać z Agnieszką i ona mi powiedziała, że do tego twojego sponsorowania to szczepienia potrzebne. A no jak nie? Amerykanie to chcą mieć porządek, żeby im jakiegoś zjadostwa nienawieść. Ale ja sprawdziłem to stronę ambasady i oni tam piszą, że potrzebne szczepienia na COVID-a. To mnie też dotyczy? No wy mi ojca i syna, a ty nie szczepiony? No nie. I nic z niego dałeś? I z takim nieszczepionym chłopem w łóżku był? No nie tylko w łóżku, ale i w Chorwacji. No ale za to jestem zaszczepiony na ospę, gruźlicę i nawet na różyczkę. Krystuś, co ja ci mam powiedzieć? Jak piszą, że na COVID-a cza, to cza. Zaszczepią mi po strachu. Łatwo ci powiedzieć. Ale o co tu chodzi? Ty nie wierzysz w COVID-a czy w szczepionki? Po prawdzie to ani w jedno,
ani w drugie. Ale nie w tym rzecz. No to mi gadaj, bo chcę wiedzieć, co za chłopak se wzięła. No bo jakby, Kasiu, no ja się panicznie boję igieł. Hej, Angelika, what's up? Agnieszka, słuchaj, mam do ciebie sprawę. No dawaj. Zapomnij o naszej ostatniej rozmowie, okej? Okay? Nie było jej. Are you there? Jestem, tylko nie rozumiem. Słuchaj, miałam moment słabości. Wszystko jest z Rafałem super. Just forget about it. Świetnie, tylko jakoś ci nie wierzę. A to już twój problem. Ale nie było tematu, okej? Okay? Laska, czy ty słyszysz sama siebie? No ale o co ci chodzi? To są moje sprawy. Nie no, jasne. Tylko nie mnie tym zaklinaniem rzeczywistości oszukujesz. Zdajesz Dobra. Sobie sprawę. O papierach też zapomnij. Hej, raczej o braku papierów. Ale nie obawiaj się. Ode mnie w biurze nikt się nie dowie, że ich nie masz. Okej. Okay. No to dzięki. Ale poza tym to tak sobie myślę, że nie możesz mi kazać o czymś zapomnieć. Come on. Swoją drogą... Ciekawe, jak ci się udało zrobić licencję. A ty co? Dziecko jesteś? Są sposoby. Nie mów, jednak wolę nie wiedzieć. To tak, jak ja. Co, jak ty? Też o pewnych sprawach wolałabym nie wiedzieć. O jakich? Jesteś tam? Jestem. Nie no, sorry. Chcę tylko powiedzieć, że jak potrzebujesz jakiejś pomocy, no wiesz, wsparcia, to dawaj znać. Może namiary na jakiegoś psychologa, prawnika, nie wiem, dach nad głową, no cokolwiek potrzebujesz, dziewczyno. Moja sytuacja z Ralfem jest dużo bardziej skomplikowana niż tylko zdrada. Jakby ta była już mało skomplikowana. Możesz mi powiedzieć, dlaczego on ci nie daje papierów? Przecież jesteście hejtnięci od 2 lat, dobrze pamiętam? Od 3. No to... Powiesz, dlaczego? Nie wiem. On cię tym trzyma w szachu, tak? Tak. Rafał szantażuje mnie tymi papierami. Blackmailing? Coś w tym rodzaju. No, co za gnida. Nie wyobrażasz sobie, jakich on rzeczy ode mnie wymaga. No, ale chyba nie każe ci się prostytuować. Powiedział... że złożę papiery dopiero, jak się zgodzę na swingowanie. Wysłuchali Państwo 82. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Anna Granat jako Kaśka, Małgorzata Pieniążek jako Angelika, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Biczkowski jako Piotr Świętoch, Adam Glinka jako Krystek. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Karolina Rogus-Namiotko. Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano muzykę w wykonaniu Michała Mikusia-Niedźwiadka i Adama Glinki. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki Słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwo evergreen.com pod zakładką Słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka są dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, 630-372-5801 i psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, 630-335-1686.